Kwiecień przywita graczy z nowymi tytułami. Wielkie premiery ponownie powrócą do przeglądu. Posiadacze konsol nowej generacji na pewno zainteresują się kilkoma pozycjami. Nawet właściciele blaszaków znajdą coś dla siebie. Zapraszam na najlepsze premiery gier kwietnia. Polskie studio People Can Fly ponownie przypomni się graczom. Wszystko za sprawą nowej gry, jaką przygotowali. Outriders to mroczna strzelanka z elementami RPG. Gracze poznają historię członków statku kosmicznego wysłanego na odległą planetę. Misja z początku nie sprawia żadnych problemów. Kłopoty jednak bardzo szybko się zaczynają. Ziemia ulega zniszczeniu i jedyną nadzieją na przetrwanie ludzkości jest zamieszkanie innej planety. Jeżeli nie jesteś zdecydowany, warto sprawdzić darmową wersję demo. Premiera 1 kwietnia na wiodące platformy do grania. Do akcji wkracza kolejny sieciowy FPS rozgrywający się na arenach. Tytuł zadebiutuje oficjalnie po wizycie we wczesnym dostępie. Quantum League to dynamiczna strzelanka, w której współpracujemy z własnymi wcieleniami z przeszłości. W kolejnych rundach trafiają nasze klony, które powtarzają ruchy z poprzednich faz. Gracze zagrają w duecie lub osobno, starając się pokonać przeciwną drużynę. Tytuł zaoferuje kilka trybów rozgrywki, które przyciągną grających na dłużej. Premiera na PC 15 kwietnia. Odświeżona wersja NieR Replicant, która jest dość popularna na zachodzie. Ten kultowy RPG otrzyma zupełnie nietypową nazwę. NieR Replicant nastawiony jest głównie na fabularne doświadczenie. Kampania jest bardzo rozbudowana, pojawiają się w niej dodatkowe postacie i zakończenia. Jak przystało na odświeżone wydanie gry, zaoferuje znacznie ładniejszą oprawę audiowizualną. Wszystkie kwestie głosowe oraz muzyka zostały nagrane na nowo. Tytuł wygląda zachęcająco. Premiera na blaszaki konsole poprzedniej generacji 23 kwietnia. Nowa gra z Pokémonami w roli głównej. Tylko czy gracze chcieli otrzymać taki tytuł? New Pokémon Snap to dość nietypowa gra. Całość rozgrywa się w uniwersum Pokémonów. Gracze wcielą się w rolę początkującego miłośnika fotografowania stworków. Rozgrywka opiera się na podróżowaniu przez tropikalne wyspy oraz obserwowaniu życia Pokémonów. Nie pozostaje nic innego, jak zebrać je wszystkie. Premiera na Switcha pod koniec miesiąca. Nadal nic nie zmieniło się w sprawie dostępności PS5 w sklepach. Wciąż jest to bardzo rozchwytywany towar, który bardzo szybko znika z półek. Tym, którym udało się zakupić najnowsze PlayStation, kwiecień przyniósł ciekawą premierę. Returnal to tytuł przygotowany właśnie z myślą o posiadaczach PS5. Gracze wcielą się w postać astronautki przeżywającej wielokrotnie rozbicie swojego statku na tajemniczej planecie. Celem jest poznanie nowego świata oraz ucieczka z niekończącej się pętli. Gra zaoferuje wiele nowoczesnych rozwiązań. Praktycznie znikną ekrany ładowania po śmierci. Gracze niemal natychmiast będą mogli kontynuować rozgrywkę. Premiera na PlayStation 5 30 kwietnia. Tym sposobem dobrnęliśmy do końca zestawienia. Koniecznie daj znać, na którą grę najbardziej czekasz i dlaczego. Sekcja komentarzy należy do Was, tymczasem zapraszam do wchodzenia na naszą stronę internetową videotesty.pl oraz sprawdzania naszych kont społecznościowych. Tymczasem trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym materiale.